Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, jest ze mną Travis the Rudy Fox, a to Far Cry 39, dalekie Far Nixony, orzeł, eksplozje, dalekie krzyki 5. Orzeł! 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 Ty się upieczesz w tym swetrze! Orzeł! Orzeł! Co teraz, władca przestrzeni? Co mam robić? Upiec się w tym swetrze! Orzeł! Orzeł! O, lecimy! Orzeł! Oj, masz wehikuł. Orzeł! Orzeł! Ty się upieczesz w tym swetrze! Serio! Orzeł! Orzeł! Nie trafiłem w okrąg, ja się upiekę w tym swetrze! Spoko, ja trafiam! Orzeł! Dobra, trafiłem! Jak się głupio teleportujesz! Bo nie umiem latać, ja się upiekę w tym swetrze! W tym kurczę swetrze do szybowania! Orzeł! Nie wykręcę, orzeł! Nie wykręciłem! Władca przestrzeni, orzeł nie wyrobił! Nakryłem się nogami! Ja się upiekę w tym swetrze! Upiek się w tym swetrze, Attack on Titan! Orzeł! To jest... Ale naprawdę, podoba mi się ten materiał, bo już mam pomysł od razu na czołówkę, no i też jestem w stroju tego Ruska, także jestem... Orzeł! Orzeł! Ja pierwszy! Orzeł! O, to ja polecę trochę za tobą, żeby tam nie odwalić. W razie czego odpalę spadochron i będę... Może musimy orzeł. Zrobić, magnaci spędzają wolny czas pijąc herbatkę dla bogatych ludzi. Tak. Orzeł. Orzeł. I teraz to naprawdę będzie taki ultimate edition, przedtem była fancy pizza i whisky, to teraz jak więcej zarabiamy wspólnie, to teraz musimy dojebać tak solidnie. Kij, że ja wszystko zasponsoruję, bo będę cię gościć. Ale i tak trzeba dowalić jakiś solidny, że wiesz, jakieś super drogie whisky, jakieś cygara czy coś. A cygaro chyba jednak jeszcze jedno mam, powiem ci szczerze. O, takie, ja mam taki... takie El Cubana. O, to bardzo fajno. Bo na całe szczęście w Europie nie są zabronione, nie to co w hehe Ameryczce. Co? Dlaczego? Bo... Debil jestem. Nie jesteś już w kombinezonie. A to było już chyba końcowe, nie? Chyba tak. Ty się upiekłeś w tym swetrze. No kurwa, tak mi gorąco, bo chciałem się wykąpać. Orzeł. Orzeł, to teraz ty pierwszy na zmianę. Okej, okay, orzeł, przygotuj się. Przygotuj się, żeby się upiec w tym swetrze. Patera. Wow! Orzeł, co ty tam robisz? Lała mi się herbata! Herbata mi się leje! Ten moment, jak zrobiłeś... I się kurwa obróciłeś jak debil w powietrzu. Zakręciłeś się jak Remigiusz po browarze. Tak. I spadłeś w kamienie tak samo jak na meetingu. Dokładnie, zakręciłem się jak Remigiusz po browarze, masz rację. My jesteśmy teraz Roya i Remigiusz lecący na konwent. Ja się ubiegłem w tym swetrze. Roya pijany leci kurwa na tym kurde. Tak, i sika na śmietniku. A Rok się wypierdolił w kamienie, dlatego go nie było. Boli brzuch. Dobra, no. Dobra, ale już to robię normalnie. Obiecuję, że tym razem się nie zakręcę w wyskoku. Orzeł, orzeł. Ty się upieczesz w tym wstecze. Głupie jest to, że każdy z nas musi to dobrze zrobić, inaczej no. Fail totalny. Wydaje mi się, że totalnie cały czas trzymaj S. Tak. Bo inaczej to się upieczemy w tym swetrze. Ja pierdzielę. Certified orzeł moment, nie? Eagle moment. Tak. Porno orzeł momenty. O nie. Animowane, nie dla dzieci. Dla dzieci. Babcia. Babcia. Co ty zrobiłeś, babciu? Śmiałem się i zajebałem ryjem. O Jezus, dobra. Roiła ci się wolność? Kurwa. Orzeł. Orzeł, głowa mnie boli. Rok nie dotarł na konwent koloryzowane. Zajebał ryjem. Ja myślisz, że taka muzyka leci cały czas u Roya w głowie? Dokładnie, on tam się w tym swetrze pewnie piecze. Horrojki we wtorki. Orzełki. Orzełki. Boli mnie szczęka, nie mogę się śmiać. Mnie też.
Nie mogę mówić, Makłowicz. Bo ja szczekam dupą, w końcu jako pies tu gram. Kurwa. Nie, Czelabińsk! Prawie jeba. Dobra. O nie, masz raka, Pops! Pops ma raka. Pops, masz raka! Uwaga! Jest! Robisz się! Ja też! Jakieś syreny! Tak, syreny to w tej rzeczy na zewnątrz! Na zewnątrz u mnie ktoś umarł! Ja pierdolę! Muszę popić! Odzew, ty masz nowotwór! Ja się kurwa podusiłem. Odzew, ty wyblujesz pusa w tym swetrze. Ale się pusa zagotowały. Orzeł. A to było zjebane. Tak, mało powiedziane. Ja się upiekłem. Materiały budowlane, orzeł. Aż mi w głowie się zakręciło. Mi też, chyba otworzę okno, bo już... To się mogę zaraz upiekę. Ty, ja mogłem sobie wziąć browarę, ale nie wiem, czy YouTube nie ma jakiejś dziwnej polityki na zasadzie, że jak pijesz na nagraniu, to jestem pato restreamerem i restreamuję. W sensie, ja robię żart, że jestem Remigiusz i nie piję. Nie no, że zakręciłeś się po browarach, no to się zgadza. Dobra, pragnę coś nadmienić. Jak tutaj są te kontenery straży, mi to przypomina ten Railroads z Postala. No, mocno. Mi to przypomniało raz, jak się upiekłem w tym świecie. Ja już nie mam siły po prostu się śmiać, nie? Nie, ja też, mnie boli szczęka, mnie żuchwa. Tak w miejscu, gdzie możesz złapać szczękości, prawa i lewa strona. Zarzucę sobie narkotyk. No, kiedyś mi szczęka w ten dislocated miała w tamtym miejscu. Ja zaraz szybko potem skoczyła z powrotem. Najgorzej. Dobra, odpaliłem sobie kumitsu. Dobra, Fort Drubman tam jest. Ja właśnie biegnę tam, żeby odkryć to, żeby mieć na przyszłość, żeby być Drubmanem. Jesteś zbyt daleko od swojego... Mam czerwony ekran, czy ja umieram? Życie trafię, znaczy życie tracę, nie wiem czemu. What? Towarzysz został przeniesiony do kapitana Drablesa. To obrzydliwe. Fort Drables. Krzysztof kapitan Drubman. Ty ma chórk. Gdzie twój młody? To tutaj nagrywaliśmy ten, magnaci piją sobie herbatkę. Dokładnie. To przecież to jesteśmy my. Tak, to jesteśmy my i tutaj zamiast piwek jest herbatka dla bogatych ludzi. O, a tu jest ta pizza w puszce. No. Chyba opierdoliłbym tą pizzę. No. Ona była kosmiczna. Kurk Krzysztof kapitan Drables Junior. Syn ciężko strawny. Co tam, z czym masz problem? On się modli do amunicji, jest spoko. Gdzieś tu było, że czekaj, na tym było napisane, ty, Hulk wygląda zupełnie jak John Garrett, przyjrzyj mu się. Tylko, że grubszy. No, tylko, że grubszy, ale mordy po prostu John Garrett. No, czekaj. Ja pierdzielę, jest... prawa autorskie, cwele. Rook Island tu pisze. No jest, Rook Island shit. Czy to jest Far Cry 3 nawiązanie? Indeed, a tutaj jest jeszcze Oros shit. Oros shit, Oros. Kirat shit. Oros to była ta wioska z Primala. No, a Kairat to było z tego czwórki. Kirat to była właśnie cała czwórka, tam gdzie był Adjay po same gule. A czasem Kirat to nie była nazwa. Nie, rzeczywiście, bo Rook Island... Dobra. To była wyspa z trójki, Kirat no to była ta pasmo górska, ta gdzie tam siedziała czwóreczka. W ogóle ja nie pamiętam, czy czwórka też ma koopa? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie, ona ma koopa tylko jako takie, że ekstra misje. Chociaż tak. Kurde nie wiem, poczekaj, bo jest tam Hank. I on specjalnie było, że on tam ci mówi, że ej, możesz teraz ze swoimi towarzyszami w multi grać. Kurde nie pamiętam, bo jeżeli bo tak... Bo wiem, że trójka na pewno miała oddzielny, zupełnie inny scenariusz koopowy. W koopie, tak, i właśnie tymi ziomeczkami na tym jak ty się... Dokładnie, tam miałeś Irlandczyka, kobietę... chyba murzyna. Definicja, kurde, charakterystyczna. Irlandczyk, kobieta. I murzyn, no to myślę, że... Murzyn. A to on prowadzi. Tak. Automat?
Kurwa, wybijam mu szybę. No i ten jego stary to jest ten koleś, który tam mówił, że God damn Obama liftards choose me as a president. To auto uwalnialiśmy w jednym miejscu. No i miał rację. Interesują go kobiety, widać, że to prawdziwy John Garrett. Czekaj, jak było w Johnny Bravo, że ponoć interesują cię kobiety, dziewczyny i panienki i małolaty. Nie zapominaj o tym. Dokładnie. Johnny Bravo liznął wszystkiego, każdej feministki, czy to grubej, czy chudej, Niemki tej grubej z tymi lokami, nawet furasa kurde posunął, no nie? Tylko no tak, wielko... masz rację, bo ona była wilkołakiem i się później zamieniła w sukę, w psa chyba. Albo ten jeleń wprost był, albo on sam się zmienił też w furasa, bo go w bobra zmieniła. Ja pierdzielę, Johnny to był przekoks. Szkoda, że aktor głosowy Johnny'ego zmarł. Polski czy angielski? Polski. No, ale to już jakiś czas temu, przez świecką chrypę. Zastanawiałem się, czy właśnie wydawało mi się, że Boberek podkładał głos, ale... Nie, to nie był Boberek. Ale kurwa burza w tle, nie? Tak no. Widzę to, totalnie na... w centrum miasta widzę w oddali, bo wiesz, ja jestem na obrzeżach i widzę teraz no. Taki rozpierdziel. Nie, bo pod Johnny'ego Bravo to Marcin Kudełka podkładał głos, nie Boberek. A, no tak, dobra. Kurde, trzeba zrobić sobie kiedyś taki wieczór, że się spizgać się jakimś dobrym zielskiem. Tak, żeby nie zniszczyło całkowicie psychiki, tylko rozluźniło. Że właśnie samo THC, a nie CBD. No. Przepraszam, CBD, a nie THC. I sobie obejrzeć jakieś takie kurde kreskówki z 10 po 1 czy 2 odcinki. Ja bardzo chciałbym zobaczyć, jakie były voice actingi polskiego Klanu na Drzewie. Ja pamiętam, że za dzieciaka tak zajebiście to oglądałem. Tak, Klan na Drzewie był cudowny. The Boys Movie, no nie? The Boys Cartoon. O, kolejny. O. Szkoda, że nam nie pozwala. Bo ja bym z chęcią harka olał i po prostu wlazł do klacza. Ja się czułem tak, jakby on nas zawiózł tutaj, no nie? No jedziesz czy nie jedziesz, gościu? No bo tak podwiozłeś nas do klacza. Kurwa sobie jedzie, jakby kurde był do żabszym. Powiem no tak, prowadzi tak samo jak ja prowadzę samochody. Ale nie, serio, mówię nieironicznie, bo ja ogólnie prawka nie mam i ja jak jeżdżę samochodem, znaczy... Mogę mówić o takich rzeczach na nagraniu? Chyba nie. Więc ja ogólnie nie prowadzę... Ja pierdzielę, John Garrett, kurna, tak jeździ. Wydaj, nie powiedziałeś, tak patrzę. Ty się produkujesz, on kurwa 8 razy ten, tą zwójkę zrobił, no nie? Się śmiej, ale to mi przypomina, jak ja na jednym z parkingów próbowałem wycofać... Wow, tyle, musiałeś... Mam dos, wierzyć. Mam dos. I'm done, no nie? Talerz pusty z widelcem. Ty wiesz, o którym memie mówię, no nie? Pyrocynical, kurde, Cry of Fury, tam jak mieli koopa i I'm done, this weapon requires you to buy the deluxe edition czy coś. I ten kurwa talerz z widelcem, I'm done. To jest taki, bardzo mnie cieszy, że rozpoznałeś, o którego tak. Memie mi chodzi. Ja w sprawie Pumy. Żebyśmy mieli lepsze kucanie. Jak to? Co? Oszustwo? Jakim cudem moja łopata nie dobiła go? O, dobra, Hank już tam zasuwa. Ty, ten pilarzyk jak... mieli. Ty, ktoś tam snajpił u nich. Zesnajpili mnie! Puma, polisz mnie. Żyjesz? Dobra, Puma mnie liże. Serio, dziękuję, Puma, też? Tak. Myślałem, że ona nie ma zdolności poliszenia. Nie, Puma właśnie może cię polizać, tylko że to musisz, wiesz, w sprawie Pumy. Certified kitu moment, no. Żebyś wiedział, bo to tylko mówię. Możesz się podnieść dzięki lizaniu Pumy tej, co ma jaja z gumy. A ta to jest chyba samica, więc musi mieć z gumy, bo normalnych mieć nie może. W ogóle ten, jak cię Pumer liże, to jego... Boże, nie penicylina, tylko kurwa penicylina, jakby była w ślinie psa, to byśmy byli nieśmiertelni, nie? Człowieku, bakteriobójcze. Ale jego bakterie bójcze te składniki właśnie w ślinie cię leczą i dlatego cię regeneruje, a kot ma po prostu szorstki język i masz takie tak, nie. I po prostu skórę ci zdejmuje. I takie nie, przestań. You're killing me, man. Dobra, Harkley. Ty, gość ma wyrzutnie. O czym ja mówiłem przedtem? No czekaj, cofnij nagranie, posłuchamy. Nie mogę, musiałbym je zakończyć. Czekaj, co było przedtem? Przed I'm done. Gareciarz jak nie umie prowadzić samochodu i że tak wykręcił i nawiązanie do Cry of Fear, że I'm done.
coś właśnie przed tym. Dobra, mniejsza. No, ja mam prawo jazdy. Ja właśnie bardzo się starałem, żeby nie zdać, a kurwa zdałem za drugim razem jedno i drugie. Bo ja nie chciałem jeździć autem, ja nie miałem żadnej przyjemności z jeżdżenia autem. Thanks dad for doing this to me. I mój stary jeszcze taki, o kurde, tak wcześniej udało ci się zdobyć prawko w przeciwieństwie do siostry czy coś, to ci auto kupimy. Ja takie, ja pierdolę, serio? Even worse, no nie? Z deszczu pod kurwa rynnę z gównem. Kurwa, T-Volt na górze sra. I dosłownie... Twój ojciec zamienił się w T-Volta, to najśmieszniejsze gówno, jakie widziałem. Ja nie mam żadnej przyjemności z jeżdżenia autem, ja się boję jeździć autem i prawie miałem solidny wypadek, że prawie umarłem, bo kurwa byłem spychany na tirówę z, boże, na czołówę z tirem i stwierdzam, jebać to. Ja wiem, że jak teraz wrócę do jeżdżenia autem, to ja będę tym zagrożeniem na drodze, przez to jak ja się stresuję jeździć, no. Więc u mnie tak to wygląda, że ja nie mam prawo jazdy, ale nie jeżdżę samochodem. Jeżeli kiedykolwiek się zdecyduję na jeżdżenie autem z powrotem, to muszę jakieś, wiesz, zajebiście dużo sobie lekcji zrobić, żeby się naprawdę wczuć. I jakieś auto typu, nie wiem, jakieś Volvo takie, które jest po prostu built for safety, a nie built for need for speed. Bardziej ja się martwię o to, co innym mogę zrobić, niż co sobie mogę zrobić. No i mamy podążać za nim, a ten debil nie idzie. No jakbym oglądał Johna Garretta? Tylko kolor bandany zmienić z niebieskiej na czerwony i spodnie moro. I twarz usunąć. I twarz usunąć, masz rację. Ale wielka rakietnica się zgadza. I w środku, tak, dokładnie. W środku szlugi. Bo on, wiesz, on zapałkę podpala od tyłu i te szlugi wylatują. No dokładnie. Marlboro Redy, nie? Malboraski. Wesele, nie wiem, ty palisz papierosy czy nie? Nie, kiedyś paliłem najgorsze ścierwo, wiceroje czerwone. A później nigdy rzuciłem jeszcze... palenie. Ja nigdy w życiu jeszcze nie paliłem papierosów nałogowo. Kilka ja razy też mi się nie, po prostu zdarzyło na jakiejś imprezie, że jednego sobie buszka pociągnąłem, czy dwa. I to wszystko. Nie, no ja w swoim życiu, no to kurczę, powiem ci szczerze, że może z dwie, trzy paczki max wypaliłem, więc jeżeli patrząc na to, ile żyję. Jeżeli miałbym preferować, to ja wolę z shishy sobie zapalić. Tak, jak najbardziej, albo weed. Weed, ja nawet weedu nie lubię, bo nie lubię naprawdę tego poczucia, że jestem tak otumaniony, że nie jestem w stanie zdania stworzyć. Aż tak? Cię sieka? Tak, ja bardzo jestem pizda, jeżeli o te rzeczy. Ale nie, no to zajebiście, chłopie, to raptem dla ciebie parę gieta i już jesteś ustawiony. To jest no akurat ja świetna lubię, sprawa. Ja dlatego, że nie mogę stworzyć zdania i zebrać myśli. A ja lubię rozmawiać, kiedy jestem w stanie, czy to upojenia, czy innych jakichś fajnych środków. I dlatego właśnie, jeżeli jest mi jakieś oferowane, to się pytam, czy to jest takie ryjące psychikę z dużą ilością THC, czy to jest takie prościejsze z CBD. Ale tak bardzo w tym momencie demonetyzacja, nie? Jakie tematy? Szczerze mówiąc, mi to nie przeszkadza. Jak rybka, rozmawiamy rybka na takie... Nawet, no, nie? Jak będzie, to będzie, ale... Nie jest to dla mnie przyjemne zupełnie. Już raz w życiu miałem naprawdę taki solidny zjazd, bo... Nie, to jest delikatne, ja to palę zawsze codziennie, kurwa, i mi to nic nie robi. No kurwa, dałem się nieźle nabrać, kurwa, i na błahe... Boże, jak to się nazywa? No. Na błahe wierzenia? Nie, na błahe obietnice? No. I tak mnie skręciło, że nie byłem... Dosłownie co chwila mi błyskało światło przed oczami i... Mózg mi pękał niesamowicie, odpływałem do swoich myśli i czułem się dosłownie tak jak Ed, kiedy przeleciał przez bramę w Full Metal Alchemist i cała wiedza świata wleciała mu do mózgu. O chłopie, to niezłego tripa musiałeś mieć. Mnie bolał łeb i taką panikę dostałem niesamowitą, że się rozpłakałem ze strachu, że... Nie, no to takiego tripa mnie... miałeś gównianego, to się nie dziwię. Że się skrzywiłem, że w downa mnie to zmieniło jakiegoś solidnego. O nie, pies! Ups! Nie widziałeś tego. Widziałem to. Problem jest taki, że patrzyłem do tyłu. No i od tamtego czasu nie jestem bardzo sceptyczny, jeżeli ktoś mi coś oferuje właśnie z zielonego. Lepsze a są narkotyki jakieś grzyby, dla białych ludzi. A jakieś grzyby? A grzybów do tej pory nie wziąłem, ale były mi proponowane i dobrze mnie mój znajomy właśnie uświadamia, że słuchaj, ty jesteś osobą, która mocno się stresuje w pracy i zawsze stresuje no, się w życiu. No, mogło być się złego tripa. Sobie, tak, jeżeli coś mi się wkręci, to dupa, że muszę być naprawdę totalnie zrelaksowany wśród... Musisz mieć dobry mood, dokładnie. Nie możesz żadnych jakichś takich tych, bo jak cokolwiek ci się wkradnie i ci wykolei, no to... No, a pomyśl grzyba, jakbym kurde jeszcze w takim stanie wziął znaczek. O Jezus, to już po mnie. Kurde, bym biegał w strachu. No, i od moli to ci się w głowie popier miesza.
I tymczasem największe przegrywy polskiego internetu wypowiadają się na tematy narkotyków. Tak, to ja, ekspert. Uważam, że jest w takim wypadku dobrej, czystej jakości koks, który w ogóle nie odczuwasz zmian jakichkolwiek psychicznych u ciebie. Po prostu serotonina ci wyskakuje po prostu w kosmos i masz chęć do gadania, a wszystko jest takie przyjemniejsze i dopiero następnego dnia orientujesz się, a to chyba był ten moment, kiedy to zaczęło działać, bo ty się nie orientujesz w ogóle w trakcie. No. I to jest spoko. No i pobudza jak po monsterku idealnie. To... Lepsze niż energolek. Tylko kurde, w sumie jak ciekawe, jakbym wyglądał z takimi wąsiskami, bo gościu popala cygaro. O, przepraszam. Nie, spokojnie. Nie byłem w stanie go złapać nawet, wyślizgnął mi się. On sam się podniósł, bo jest prawdziwym mężczyzną. Boże. No, aha! To mi powiedziałeś! Okej! Okay. Kolejny quest. Ty, kurwa, taki Amerykanin, kurwa, z FAMASem jest w ręku, nie? Właściwie to nie jestem przekonany, czy to nie jest inna broń. To jest na bank F1, no zobacz. No właśnie, zamiast FAMASa to bym powiedział, że to jest... Kurde, jak ta broń się nazywała? Ruski mieli podobną. No, bardzo przypomina wiepra. FAMAS ma trochę inną budowę. To nie jest francuski ten, bo... Rzeczywiście FAMAS nie ma takiej, jakby to powiedzieć, no to nie przeszklenia, ale nie ma takiej szyny montażowej. Ale u FAMASa też... masz całego zabudowanego. Tak, to jest w trybie też... bullpup, jak FAMAS, jak najbardziej, że masz magazyny kładowane z tyłu. Ale nie mogę sobie przypomnieć nazwy tej broni. Właśnie naprawdę... Zdecydowanie po nagraniu mi się przypomni. Ale kurde, fakt, że to jest długa lufa z magazynkiem od tyłu, jak w L48, no to... Tak. Sugeruje się samo, że to właśnie może być FAMAS, a nie wszystkie modele są takie same. Ten railing jest za długi. No jest za długi. Lepsza zmiana. Dotrzyj na rozdroże. Jak daleko jest rozdroże? Wow, daleko. Na całe szczęście z grillowni mamy blisko. Będziemy mogli ugrillować. Na szczęście teleport. Jak tam czas w ogóle? 22 minuty, na spokojnie, myślę, ogarniemy temat, temacik, zielsko, weed, towar, zdemonetyzowany materiał. Tak. Weed. O, co tutaj jest ten, kurde? Tak, ja rozumiem, co on mówi, nie wiem jak ty. A, to spoko. No w sumie uważaj na człowieka, który mówi w rękach. No właśnie, to miałem powiedzieć, że mówisz w rękach, to kurde, ten język nie powinien cię przerosnąć. Nie powinien, słuchaj, no. Prawie powiedziałem słowo przereść. Przereść, yupi. Ale ej, naprawdę czuję się jak w 45, nie? No. LP40. O, ktoś myśli, że ma helikopterek. Ha, 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 pośmiejemy się. Wczoraj sobie w ogóle oglądałem miliarderów i rozpierdoliło mnie to, jak miliarderzy... Nie wiem, czy ludzie są inteligentniejsi, czy oni po prostu dla wyświetleń czasu rozgrywkowego dowalają takie pytania, bo koleś dostał pytanie, jak się nazywa, jakim warzywem zajmuje się osoba, pozycja procentownika. Takie kurwa co? Procentownik może kurwa owocownik. Co to procentownik jest? I to się okazuje, że... Kim jest procentownik? Kim jest procentownik? I on... To potwór halloweenowy. Pański jest halloweenowym duchem, który sprawdza jakość buraków cukrowych i takich chujowych frajerków jak ty. 2000 zł, proszę nagrody. Kurwa, przegrałeś, nie? Ale to było pytanie za 5000 zł. I ja tak... To jest tak bardzo unikalne pytanie. To tak jakby, kurde, koleś był super geniuszem, ekspertem we wszystkich możliwych dziedzinach świata. No. Jest już na 15 pytaniu za milion i nagle ktoś się, kurwa, pyta, jak się nazywa... Nie, sabotownik. Nie, jak się... Boże, ten Wiz! Ten śmiech taki jak Batley! No, co sobie wyobraź ja Morbańskiego? Pytanie 15. Kim jest owocownik? To koszmar halloweenowy! Który zamienia dzieciaki w gównianych strojach halloweenowych w owoce lub z respiratorem! Takimi jak zawsze!
I koleś, że wyobraź sobie, że dostałby pytanie, jak się nazywa boss z chapteru 15 gry Resident Evil 4 Remake. Takie, skąd mam kurwa to wiedzieć, no nie? Takie bardzo specyfik wiedza, którą potrzebujesz akurat na teraz, żebyś przejebał, no nie? Dokładnie. Ja pamiętam, że było kurwa pytanie za 120 tysięcy funtów, że facet kurwa zadał jakiemuś staremu typowi pytanie, jak się nazywa grzybkowy stworek z popularnej serii gier komputerowych Mario. Takie absolutnie facet nie może tego wiedzieć, jeżeli nie urodził się... Odpowiedź nie, tak. Tak, nie gra. No takie skąd ma wiedzieć, że akurat to jest ten Toad, no nie? No. Mało kto nawet wie, że właśnie Toad nazywa się Toad. Make Montana great again. Dziękuję ci, Donaldzie. Kurwa, jakby ktoś mi powiedział, co to za fucha procentownik, no ja bym powiedział taki kurwa żółz pod biedry, który kurwa definiuje, czy Amarena dzisiaj była dobra, czy taka przeterminowana dla reszty żuli. No co nie to bym powiedział, nie? Moim zdaniem należy ci nagroda. Sobie, jakby kurwa milionerzy byli na otwarte pytania, to by kurwa największa wygrana od 20 lat by była kurwa 100 zł. Kim jest procentownik? Kurde, milionerzy na otwarte pytania. Ja pierdolę, to by było coś pięknego. Żebyś wiedział. Ile drzwi jest w białym domu? I takie, kurwa, nie wiesz, kurwa. Nie wiem, nigdy mnie tam nie wpuścili. Tak, budowałem akurat, nie? O kurde, przypaliła go. No. Co? Dlaczego on wstał? Oj, już chyba nie wstanie. What was that? Nie wiem, egzekucja myślę. Ty, on jeszcze żyje. Podoba mi się to, jak te noże spadają z jego łba. To widzę. Ty, on krzyczy, słyszysz to? Tak. Czemu się na mnie denerwujesz? No właśnie nie wiem, czym ono się... A, ja pierdzielę! Jak on jej długo zajęło, żeby się przewrócić? Dopiero teraz jej nóż wypadł z głowy. Weź rzuć jej jeszcze jednego ostrzegawczego. O, wow, dobra, już się podnoszę. Już. Ty normalnie, bo oko jej trafiłeś. Modern Warfare 2, chłopie, co ty zrobiłeś? Let's play Steve'a. Ty no zobacz, to jest generał Shepard. I say again, do not trust Shepard. Nie będę go posuwać od tyłu, do not trust Shepard. Czekaj, też to chcę zrobić. Modern Warfare. Kurwa, nie trafiłem. Ej, mój się nie wbił, co jest? Bo ja życie mi się odbił. Nie, idź stąd. Dalej uważa, że nie jesteśmy w tym momencie opętani, nie? Nie. I say again, do not trust Shepard. No i wypadaj z mordy, jak ty to robisz, że jej się przykleja? Weź rzuć jeszcze raz, ty masz jakieś lepsze. Pewnie dlatego, że ja jestem hostem i moje noże są gorsze. Jeszcze raz. Prosto w oko. Nie, też ci wypadł. Dobra, to może już ma odporny łeb na to. Tak, już tam ten jeden nóż został w środku i się odbija. No nie działa! Wyszedłeś i tak, dzień dobry. Nie wiem, kurna, niesprawiedliwe to jest. God, that hurts! Skoro chodzimy sobie i wbijamy ludziom noże w oko, nie? Kubek! Thanks, partner, I don't know what happened to me. Nie wiem, co się działo. Deputy, czy z tobą wszystko jest w porządku? Nie, a o co chodzi? Tak, a o co chodzi? O. Jest! Przepraszam, czy pan się zesrał? Tak, a o co chodzi? Ty, moja mapa zrobiła się jakaś taka nocna. Bo jest kurwa piątek wieczór. Ja pierdzielę, jesteś... O, patrz, jak się idealnie ustawisz, to będzie 2-1-3-7. Mówimy, zobacz odległość. Coś tu kurwa strzela, co on robi? Ja muszę się wydostać, żeby było idealnie. Czemu jesteś wrogo nastawiony, gościu? Idź mi stąd. Muszę mieć 21-37 na nagraniu. Tutaj! Gdzie jest, stoję? Jest! Ja pierdolę, musisz zdechło. Umarłem przez to, że miałeś 21-37 na ekranie! Mogę ci wysłać screena teraz. Nie musisz, zdechłem! To jest taki piękny zachód księżyca teraz. No, ja właśnie dostałem chyba AK-47 papieska zemsta.
Otworzyłem skrzynkę i się przekręciłem. Zaraz się zrespię za 4 sekundy. Spoko, to musisz być w tym, kurde, Askraku. O, siema. Jak będziesz w tym Askraku, to ta idealnie... Jest 21:37. Lecę w jego kierunku. To co, teleport? Tak, teleport, ale tak czy siak muszę sobie zrobić screena na miniaturę. Jeszcze, ja pierdzielę. Żółty. No nie mogę, to jest tak zabawne. I sobie na Discordzika ładujemy. Nie umieram. Jestem zbyt daleko, nie. Wrocaj, kurwa. Kucę z brązu, wrocaj. Cofam cię. Wracamy z powrotem na lądowisko. Nie, Scooby. Fuj, Antonówka. Nie, Scooby. Tak śmieszy, ale kurde, jak królewna ta... Jak ta królewna się nazywa? Małe i kwaśne. Małe, chujowe i kwaśne. Możesz powiedzieć, że są małe. Możesz powiedzieć, że są kwaśne. Ale nie waż się mówić... Ale nie chujowe. Ale nie waż się mówić, że... To mocownik. Nie ruszać się, albo ta cięciwa zaśpiewa tango. Kurwa, z łuku strzela. Yes. Podoba mi się, jak to jest po prostu model łódki bez nikogo. Dokładnie. Samo sobie pływa. Duchowicius tam pływa w tej łódce. Kurwa, owocownik pływa w łódce. Gruwi? Gruwi, kim jest? Gruwi? Bezużytecznych miocie. Bezużytecznych miocie. Aha. Oktopusie. Pamiętaj to. Zaczynasz z najlepszymi, to kończę cała reszta. Bezużytecznych miocie. Yeah. Pięknie. Dobrze mówisz, Duke, tak. Still mad? Ja wiem. I have the receipt that says du, you're a pussy. Tak. Mogę ci to wysłać, to jest kurwa zajebiste. Bro, I can't read. Osobisty miś bojowy, Jim's Burger. Insulting women. Is cringe. Czekaj, ja to zaraz znajdę. Nie to kurde było. Czawycza. A, to było tutaj. Świeże łososie, łowimy ryby. I've got a peer-reviewed study right here that says... Says you're a pussy. Dzięki, Duke. Specjalnie, żeby zniszczyć audio całkowicie, nie? Jak dla mnie pięknie. Ej, kurwa, w wodzie jestem, topię się. Ja próbuję łososia łapać. Czemu, kurwa, jestem w wodzie? Nie wiem. Wyzywam też, żeby cię na nagraniu mogło się puścić. Siłuj się z rybą, chodź tu, łososiu! Czawycza, łosoś, ale czawycza! Czawycza, cokolwiek to kurna znaczy, czawycza, próbuję złowić Travisa. Co ty zrobiłeś z helikopterem? Ja zrobiłem nic. Ja nic nie zrobiłem. Co się z nim stało? Kim jest owocownik? Nie wiem, kim jest owocownik. Ja pierdzielę, chłopie. Musimy odkryć to miejsce. Jakieś patusy za oknem się napierdalają, chcę zobaczyć. Cię wyciszę i zaraz... Dobra, to czekaj, to kończymy materiał, bo i tak mamy 33 minuty, także dzięki za oglądanie i cześć. Travis, nie oglądać patusów. Nara. Z boku go, z boku! Dźgnij go w twarz!